Moi kochani, czym jest Konfederacja Mencenów, Bosaków i innych Brownów? I dlaczego może nie wygra, ale wejdzie do Sejmu? Konfederacja to nic innego jak partia populistyczna dla mas, głosząca hasła wszystko dla ludu, nic dla elit, Polska dla Polaków. W naszym społeczeństwie, jak w każdym innym, są ludzie, którzy kupują takie banialuki, myśląc, że idą pod prąd, że sprzeciwiają się złym i wykorzystującym ich elitom. Tak naprawdę są paliwem podobnych machin jak Ruch Palikota, Nowa Prawica Korwina, Kukiz 365 czy niedoszły prezydent Tymiński, no lepszy boss Ameryki. Ale to nie tylko domena Polaków. Moi drodzy, jak Adolf H. doszedł do władzy, jak Władimir P. doszedł do władzy, te same banialuki sprzedawał swoim rodakom. Konfederacja wejdzie do Sejmu. Sprzeda się Jarkowi jak Kukiz 324. Skąd to wiem? Historia od tysięcy lat się powtarza. Tusk i opozycja nie ma pomysłu na kampanię. Przykre to, ale prawdziwe. Mi to bez różnicy, kto rządzi. Szkoda mi tylko tych emerytów i ludzi, którzy pracują i zarabiając 10 tysięcy złotych, ledwo co łączą koniec z końcem. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Cześć!